Earborn Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Czy zdarzyło wam się, że do zakupu butelki wina, na przykład w supermarkecie, skłonił was medal przyklejony koło etykiety? Ostatnio na jednej z moich degustacji jeden z uczestników zapytał mnie, jak to jest z tymi właśnie medalami na butelkach wina. Skąd one się biorą i jak to jest, że na przykład w danym roczniku złoty, czy srebrny, czy brązowy medal zdobyło nie jedno wino, a kilka różnych zupełnie win. I jaką to właściwie ma wartość, skoro złoty medal przyznano na przykład 15 różnym winom? Kiedy zaczęłam odpowiadać na to pytanie, zauważyłam, że faktycznie pytania kolejne posypały się i wszyscy uczestnicy degustacji byli bardzo żywo zainteresowani tym tematem. W związku z tym stwierdziłam, że wszystkim wam opowiem o tym, jak wyglądają konkursy winiarskie. Kilka razy już byłam sędzią winiarskim na takich konkursach, w związku z tym z pierwszej ręki dostaniecie kilka informacji o tym, jak to tak naprawdę wygląda. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są Dzikie Drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało pośredni lub bezpośredni udział. W trakcie konkursów przyznajemy winom punkty. Punkty w tak zwanej skali Parkera. Skali Parkera, którą jedni kochają, inni nienawidzą i w której najwyższa ilość punktów to 100. Wino, które dostaje 100 punktów, jest właściwie doskonałością. Perfection. Oczywiście możecie sobie wyobrazić, że takich win jest bardzo niewiele, a każdy winiarz, który dostanie 100 punktów Parkera, chwali się tym oczywiście wszem i wobec, a ceny jego win szybują w górę. My oczywiście bardzo rzadko przyznajemy 100 punktów Parkera. Wynika to z bardzo wielu powodów. Po pierwsze, winiarze, którzy wysyłają wina na degustację podczas takich międzynarodowych konkursów, to nie są winiarze, powiedzmy sobie, z tej górnej półki. Zapewniam was, że Dom Pérignon nie wyśle swojego szampana do oceny w takiej degustacji w ciemno, ponieważ po pierwsze głupio by było, gdyby nie dostał tych 97 czy 98 punktów, a po drugie on po prostu tego nie potrzebuje. To, co jest zatem ciekawe w trakcie takich międzynarodowych konkursów winiarskich, jest to, że my degustujemy w ciemno wina od takich producentów mniej znanych, czasem początkujących, czasem również oczywiście bardzo dobrych. Natomiast same wina w większości są to wina na przykład ze średniej lub średnio wysokiej półki, chociaż oczywiście zdarza się również, że degustujemy na przykład bardzo dobre szampany. Ale na przykład jeżeli degustujemy szampany, to często są to szampany od mniejszych bądź też mniej znanych producentów. Degustujemy w grupach, to znaczy jeżeli jest na przykład bardzo duża międzynarodowa degustacja i mamy do czynienia z setką sędziów, a czasem nawet tych sędziów potrafi być 200 czy 300, to wówczas sędziowie są grupowani w takie komisje sędziowskie. Zazwyczaj jest to 5-7 osób. Każda komisja sędziowska ma swojego przewodniczącego i degustujemy wina w czymś, co nazywamy flightami, czyli w takich seriach. Są to serie tematyczne i jedna seria tematyczna to jest zazwyczaj 12-14 win. Nie wiemy, co to są za wina, czasem jedyna informacja, którą dostajemy, to informacja o roczniku, czyli na przykład, że degustujemy wszystkie wina z rocznika 2020 czy 2021, bądź też informacja o szczepie, jeżeli faktycznie wina są z jednego szczepu. Czasem wina są po prostu z jakiegoś regionu, czasem dostajemy informację, że wina są po prostu na przykład musujące i wówczas rozpoczynamy degustację, nie wiedząc, czy degustujemy prosecco, czy degustujemy różne wina musujące ze średniej półki z różnych krajów europejskich, bądź też z całego świata. A czasem są to faktycznie szampany. No i mówią, że my nie wiemy, co to są za wina, ale faktycznie czasem jest tak, że nie jesteśmy w stanie odkryć, że właśnie degustujemy wina musujące z Meksyku, bo i jak, ani nie mają one jakiegoś takiego wyjątkowego charakteru, który pozwoliłby je natychmiast rozpoznać, ani nie ma takich sędziów winiarskich, którzy byliby obeznani z meksykańskimi bąbelkami. Natomiast jeżeli na przykład w pierwszym kieliszku dostajemy wyjątkowo udane wino musujące i mamy podejrzenie, że jest to wino robione metodą tradycyjną, a właściwie podejrzenie graniczące z absolutną pewnością i zaczynamy wszyscy razem przy stole oceniać je bardzo wysoko, to zazwyczaj okazuje się, że są to szampany. Więc muszę wam powiedzieć, że często też słyszę o tym, że właściwie jaka jest różnica między winem za 60 zł, czy winem za 100 zł, a winem za 200-300 zł. Oczywiście 200-300 zł to jest absolutnie wysoka cena za butelkę wina, natomiast w degustacji w ciemno grupa profesjonalnych testerów jest w stanie natychmiast uplasować całą tą grupę win, które degustuje
kupujemy w jednym flajcie, czasem w jakiejś kategorii cenowej, czasem w jakimś regionie, czasem w jakiejś stylistyce i właściwie taka zabawa, w którą gramy wszyscy w trakcie takiej całodziennej degustacji, to jest zgadywanie, a potem oczekiwanie na wyniki. Właściwie nie wyniki, a na takie karteczki dostajemy z całą listą win, które degustowaliśmy. Nie możemy się oczywiście dzielić tą wiadomością z nikim, absolutnie jest to ściśle tajne aż do momentu wyjawienia ostatecznych wyników takiej degustacji, takiego konkursu, ale my między sobą już wiemy, kto na przykład w komisji sędziowskiej wpadł na trop, co tak naprawdę degustowaliśmy. I tak jak powiedziałam, te wina są z bardzo różnych półek, ale mam takie wrażenie, że najwięcej win wysyłają początkujący winiarze, mniej znani winiarze i zazwyczaj wysyłają swoje wina może nie z najniższej półki, ale z takiej średniej i wyższej. I teraz wróćmy do tej punktacji i do medali. Więc my przyznajemy po prostu punkty. Punktom przypisane są medale. Wiemy oczywiście, od ilu punktów przyznawany jest medal brązowy, srebrny i złoty. Natomiast nawet jeżeli my w naszej komisji sędziowskiej przyznamy jakiemuś winu, załóżmy na to srebrny medal, nie oznacza to, że to wino ostatecznie srebrny medal dostanie. Cały ten proces jest znacznie bardziej skomplikowany, ponieważ to samo wino może być oceniane w tym samym flajcie, w tej samej grupie win, przez kilka komisji sędziowskich. W związku z tym cała ta punktacja jest sumowana. Jeżeli jedna komisja sędziowska uzna to wino za wyjątkowo dobre, a inna sędziowska komisja na przykład uzna, że to wino nie zasługuje nawet na brązowy medal, może się okazać, że to wino medalu nie dostanie. Jest również taka zasada, że nie może być większy procent przyznanych na przykład srebrnych medali niż. W związku z tym, jeżeli w wyniku wszystkich degustacji w danej kategorii zostanie przyznane zbyt dużo srebrnych medali, to wówczas wina są oceniane ponownie, tak aby z tych win wyłonić te najlepsze. Natomiast nie jest niczym dziwnym, że w danym roczniku 20 win na przykład dostanie złoty medal. One po prostu dostały tę ilość punktów, która kwalifikuje je do złotego medalu. To nie oznacza, że wino ze złotym medalem jest po prostu najlepszym winem degustacji. To oznacza, że wino ze złotym medalem dostało odpowiednią ilość punktów. Jeżeli chodzi o te punkty, nie wszyscy kochają punkty Parkera. Natomiast są one faktycznie w pewnym sensie wyznacznikiem jakości oraz pozwalają wspólnie oceniać wino. W momencie, kiedy oceniamy wino, to musimy oddalić od siebie nasze własne preferencje. I to jest właściwie podstawa w ocenianiu wina w trakcie konkursów winiarskich. Na przykład ja. Ja naprawdę bardzo nie lubię ekstraktywnych, gęstych, potężnych win, nawet jeżeli są to wina, które zawsze są imponujące, zawsze są drogie i zazwyczaj smakują ludziom, ponieważ robią bardzo duże wrażenie. Ja osobiście jestem wielką fanką win lekkich, codziennych, zwyczajnych. Nawet nie lubię takiego ciemnego koloru wina, za który również daje się winu dodatkowe punkty. Ja lubię wino, które ma lekki kolor. Ja uwielbiam Pinot Noir i Gamay na przykład, więc jestem sfokusowana na bardzo jasnych winach. Natomiast w trakcie degustacji muszę te wszystkie rzeczy od siebie odrzucić. Własne moje preferencje nie mogą w żaden sposób wpłynąć na ocenę wina. W związku z tym po prostu oceniamy jego kolor, oceniamy jego zapach, ale pod względem czystości, również pod względem w pewnym sensie odzwierciedlenia charakteru wina, co nie jest najłatwiejsze, bo nie wiemy, co to jest za wino przecież. Jednakże uznaje się, że mamy na tyle dużą wiedzę o winie, że wiemy w pewnym sensie, co to jest za flight wina, co to jest za grupa win i jaki powinien być ich charakter. Szukamy w winie czystości, szukamy win, które nie mają wad technicznych. Szukamy również pewnego balansu, szukamy harmonii w winie, dobrej kompozycji tego wina. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Nawet jeżeli wino jest proste, ale dobrze zrobione, bez wad, czyste, szczere, może ono dostać bez żadnego problemu srebrny medal. I teraz taka ciekawostka. To, że jedno wino dostało, załóżmy, 90 punktów i drugie wino zostało 90 punktów, a później odkrywamy, że jedno wino to było wino za 50 zł, a drugie wino było winem za 150 zł, nie oznacza, że są to wina, które tak naprawdę smakują nam w taki sam sposób. One po prostu w swojej kategorii zasługują na srebrny medal i te 90 punktów. To jest rzecz, którą często muszę wyjaśniać na degustacjach, że również w kategorii win do 50 zł wino może zdobyć złoty medal. Co nie oznacza, że kiedy widzicie wina ze złotym medalem w supermarketach, na półkach sklepów specjalistycznych, nie oznacza to, że koniecznie to wino wam się spodoba. Musicie również sprawdzić, jaka to jest kategoria win, czy w ogóle jest to kategoria win, którą lubicie. Być może nie lubicie delikatnych, różowych win z Prowansji i choćby to wino miało złoty medal, to i tak wam nie zasmakuje.
Pamiętajcie, że medale przyznawane są przez profesjonalistów winnych, przez winnych dziennikarzy, winnych edukatorów. W komisjach sędziowskich zasiadają również sami winiarze, co jest zawsze bardzo ciekawe, oraz sommelierzy. Często są to bardzo znani sommelierzy i tak zwani master of wine, czyli ludzie ze świata wina, którzy zakłada się, że wiedzą najwięcej, zdobyli najwyższy tytuł naukowy, powiedzmy, jeżeli chodzi o wino, czyli tytuł master of wine. Ci wszyscy ludzie to nie są tacy zwykli winopijcy. Oni jednak z niejednej beczki pili i też mają swoje własne oczekiwania w stosunku do wina. To, co jest bardzo ciekawe, to, że każdy konkurs winiarski rozpoczyna się od takiego wstępu, w którym oczywiście wyjaśnione nam są zasady przyznawania punktów, ale również jesteśmy wszyscy bardzo intensywnie zachęcani do tego, żeby być łagodnymi oceniającymi. Do tego, żeby nie szukać w winie wad i nie stwierdzać, że nie wyrywa nas to właśnie z butów, że to nie jest wino naszych marzeń. Bo bardzo często oceniamy po prostu zwyczajne, codzienne wina. I zdarzyło mi się już być w takich komisjach sędziowskich, gdzie mieliśmy jednego sędziego, który oceniał dramatycznie inaczej niż my. Wygląda to tak, że my oceniamy wino w ciszy, nie rozmawiając ze sobą. Mamy przed sobą mały komputer bądź też tablet i jest taka specjalna aplikacja, w której wpisujemy naszą punktację, następnie wysyłamy ją do przewodniczącego komisji. Przewodniczący komisji jest jedyną osobą, która widzi punktację wszystkich i następnie może powiedzieć do jednego z oceniających, na przykład: widzę, że oceniłeś wino znacznie inaczej niż wszyscy, czy chciałbyś o tym porozmawiać? Czasem rozmawiamy o winie, na przykład broniąc go, jeżeli jeden z oceniających ocenił wino na przykład o 10 punktów mniej niż wszyscy inni i zachęcamy go do podniesienia tej oceny. Czasem z kolei rozmawiamy z osobą, która wino, które cała komisja uznała za wadliwe, ocenił na przykład srebrny medal i zastanawiamy się też, co tutaj poszło nie tak. Pytamy go, dlaczego mu się tak podobało i czy naprawdę nie czuje tych wad, które my czujemy. Także zdarzają się takie anomalie w trakcie konkursu winiarskiego, natomiast zawsze mamy czas, żeby porozmawiać i zdarza się, że ktoś zmienia zdanie. Natomiast zdarza się też, że ktoś konsekwentnie od pierwszego do ostatniego wina zawsze ocenia to wino o 10, 12, 7, 8 punktów mniej niż cała komisja. I to jest taki właśnie juror, któremu wszystkie wina nie pasują, który właściwie nigdy nie przyznaje żadnych punktów. I to jest do tego jurora właśnie kierowane są te słowa na początku każdego konkursu winiarskiego, żeby nie oceniać zbyt surowo. Mam też czasem wrażenie, że wszyscy zwykli winopijcy oceniają wina bardzo surowo, że bardzo niewiele win się ludziom podoba, mimo że ja próbuję jakieś wino i stwierdzam, że ono nie ma żadnej wady, że w swojej kategorii cenowej i w swojej kategorii wagowej, że tak powiem, z języka bokserskiego, ono jest zrobione absolutnie w porządku. Może to nie byłoby wino mojego pierwszego wyboru, może nie byłoby to wino, którego miałabym ochotę wypić kilka kieliszków, jednakże jest to wino poprawnie, dobrze zrobione. Wino, powiedzmy, na brązowy medal. Bo musicie wiedzieć, że wino, które ma brązowy medal, to jest po prostu poprawne wino. To nie jest jakieś niesamowite wino. Brązowy medal to nie jest bardzo dużo punktów. Także tak to wygląda z tymi punktami. To, co bym chciała osiągnąć, to na pewno nie zniechęcenie was do kupowania win, które mają medale. Medale to jest bardzo fajna rzecz dla nieznanych producentów, dla nieznanych apelacji. Pamiętajcie, że my czasem degustujemy wina z Armenii, z Meksyku, jakiegoś początkującego producenta, jakąś nieznaną apelację. Także jest to niewątpliwie medal, daje wam taką informację, że w trakcie wielkiej degustacji bardzo duża ilość degustatorów, jurorów z różnych krajów o różnym doświadczeniu i o różnych kubkach smakowych, wynikających po prostu z kultury jedzenia w jego kraju, z którego pochodzi, ci wszyscy ludzie stwierdzili, że to wino jest smaczne albo bardzo smaczne, albo całkiem genialne, jeżeli dostało złoty medal. Nie macie nigdy gwarancji, że medal spowoduje, że wino wam zasmakuje, ale macie gwarancję, że jest to po prostu dobre wino. Szukajcie historii w winie i pijcie odpowiedzialnie. Earborne Media.